Jestem słynny Jasz Kapela, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Jakie wrażenia po pierwszej konferencji Prime MMA Show i po pana wejściu, bo ona się jeszcze nie skończyła, ale po pana wejściu? No myślę, że bardzo fajnie. Myślę, że to będzie w tym momencie najlepsza federacja MMA freakowych walk w Polsce. Takie przynajmniej mam wrażenie po tym, w czym uczestniczę, że po prostu przejmujemy ten target. Ja bym powiedział tak, do tej pory nie było z politycznych starć, tak? Takich wyraźnych obozów politycznych. Pan reprezentuje lewicę, kolega Kosakowski reprezentuje prawicę. Tak naprawdę to coś zmienia w politycznym bycie, że wy się zmierzycie? Jak nie to wiem, się rymuje w ogóle? Może tak, znaczy przede wszystkim ja reprezentuję siebie, jestem rzeczywiście lewicowy, jestem lewakiem. Lewakiem czy lewicowcem, bo są różne jakby powiedzmy spojrzenia na tą no, sprawę. No ja może jestem bardziej lewakiem niż lewicowcem. W każdym razie, no wydaje mi się, że to będzie kontynuowane. Wiem, że Maja Staśka ma różne propozycje. Wyobrażam sobie, że może być jeszcze dużo takich walk politycznych. I to też jest przyszłość. Być może w przyszłości polityka będzie się znowu rozgrywała w walce, tak jak to kiedyś było i pewnie tak będzie. Pan od kiedy obserwuje takie wyraźne podziały w Polsce polityczne tak naprawdę na prawicę i lewaków, można tak powiedzieć, prawaków i lewaków, bo to tak czasami gdzieś tam się określa. No myślę, że to nie to zasługa albo nieszczęście PiSu, który nam to zrobił. No, 2015 rok oceniam jako taki rok, w którym momencie właśnie zrobiło się grubo pod tym względem i jakby zawsze się ludzie kłócili, Polacy przy świątecznych stołach i tak dalej, ale wydaje mi się, że 2015, kiedy była ta fala kampanii antyuchodźczej, to wtedy się zaczęło tak na noże. Taka polaryzacja sceny politycznej, jaka jest i też przenosząca się na życie Polaków, jest możliwa do zasypania w przyszłości? Będzie to takie rowy i podziały będą do zasypania pana zdaniem? Czy taka walka po prostu zbliży te, gdzieś tam podacie sobie ręce pewnie po, oczywiście wiedząc, że walka zakończy się w sportowy sposób? Oczywiście. No tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest raczej, nie będzie służyło wzmocnieniu tych sporów, tylko właśnie pewnej sublimacji, że właśnie zamiast bić się na ulicy, to możemy się pobić w oktagonie i to będzie z większą kulturą pod nadzorem sędziów i wierzę, że to będzie coś dobrego też dla Polski. Wierzę, że polityczne podziały są do zasypania. Moi ojcy są bardzo konserwatywni, ale wydaje mi się, że ważniejsze niż poglądy polityczne jest po prostu szacunek, zrozumienie wzajemne i miłość i tak możemy to pokonać. Sport w pana życiu to co to w ogóle oznacza? Taki sport walki szczególnie teraz, to jest pierwsza przygoda w ogóle ze sportami walki? Nie do końca. Ja ćwiczyłem krav magę, ćwiczyłem karate. Znaczy od dziecka chciał mnie ktoś bić, więc musiałem się do tego po prostu przygotować. Potem przestali chcieć, teraz jakby tylko mi wygrażają w internecie. Więc na pewno